moim miejscem takim ulubionym to był Empik, który był tylko jedyny w Białymstoku w tym czasie. I tam było miejsce takie spotkań towarzyskich, młodzieńcze. Tam dużo miałam kolegów, koleżanek i tam żeśmy się relaksowali. Była tam kawa bardzo smaczna. Interesowały mnie książki i prasa. Kupiłam tą właśnie pierwszą książkę w Empiku, mając 15 lat. Bardzo jestem związana z Empikiem. Tam właśnie poznałam męża. On też tam również uczęszczał dosyć często. No i tak się mi spodobał, że zaczęliśmy się umawiać. I takie główne było właśnie spotkanie w Empiku. Tam można sobie było posiedzieć przy stoliczku. Były takie zaciszne, intymne miejsce, w którym można było coś do łóżka powiedzieć. Zakończyło się to ślubem. Wspominam to swojej córce, swojej wnuczce, jakie to były czasy.